Święta Róża. W XIII wieku Viterbo było prężnie rozwijającym się włoskim miastem, a ponieważ leżało blisko Rzymu, często odwiedzali je papieże. Przejeżdżali przez nie wszyscy, którzy zmierzali do Rzymu z północy. Właśnie w tym mieście urodziła się, żyła i zmarła Święta Róża. Tradycja głosi, że już jako małe dziecko Święta Róża czyniła cuda. Córeczka Jana i Katarzyny to prawdziwy dar od Boga. To ci, którzy mieszkają tuż za murami miasta, słyszałem, że to dziecko potrafi czynić cuda. Miesiąc temu zmarła moja ciocia. Gdy mała róża dotknęła jej ciała, cały dom zalało światło, a zmarła otworzyła oczy i wstała. To prawda, twoja ciocia żyje. Sam z nią dzisiaj rano rozmawiałem. Mało tego jedzenia, ale chociaż tyle zaniosę biednym. Co tam ukrywasz, różo? Czy to jedzenie? Ojcze, proszę, nie gniewaj się. Różo, pokaż, co tam schowałaś. O, myślałem, że wykradasz nam chleby, a to tylko róże, przepiękne. Chcę je zanieść Maryi i Pannie. Czy to prawda, że wasza córeczka miała objawienia? Słyszałem, że widziała Pana i Matkę Najświętszą. Nie było nas przy tym, ale słyszeliśmy o tym. Wielu widziało, że róża miała objawienia. Musicie z nią delikatnie postępować. Ma dopiero 8 lat, ale nie ulega wątpliwości, że ma szczególne łaski od Pana. Cesarz Fryderyk II jest wielkim wrogiem Boga i papieża. Musimy bardzo uważać, by z powodu tych, którzy nie chcą wierzyć w Boga, nie popaść w grzechy. Cesarz Fryderyk prowadzi was do złego. Zostanie ukarany przez Boga. Co ta dziewczynka opowiada? Ona jest posłanką Pana. To sam Bóg przez nią przemawia. Dlatego musimy pokutować za nasze grzechy. Módlmy się wszyscy razem. Myślisz, że jesteś dzieckiem i wszystko ci wolno? Ale znajdziemy tego, kto cię uczy podburzać lud przeciwko cesarzowi. Wkrótce Róża wraz z rodziną została skazana na wygnanie. Być może musiałaby do końca życia mieszkać na obcej ziemi, ale niespodziewanie zmarł cesarz Fryderyk. Róża mogła bezpiecznie wrócić do Viterbo i nadal nauczać mieszkańców miłości do Boga i bliźniego. Patrzcie wszyscy na Chrystusa. On jest na krzyżu nie tylko z powodu tych, co go zabili, ale z powodu nas wszystkich, którzy nadal grzeszymy. Słyszałam, że podobno biczowała się 3 dni w imię Chrystusa ukrzyżowanego. Przecież to jakiś absurd. Nie mów tak. Nawet franciszkanie twierdzą, że róża jest posłanką Boga. Proszę pokornie o przyjęcie do zakonu. Chcę się modlić razem z innymi siostrami i pokutować z miłości do Chrystusa. Musisz jeszcze dojrzeć, by odkryć swoje powołanie. W tym momencie nie ma dla ciebie miejsca w klasztorze. A więc nie chcecie mnie wśród was? Chyba jasno się wyraziłam. Mam tylko 18 lat i wkrótce umrę, ale pewnego dnia wrócę tutaj. Różo, minęło 7 lat, odkąd nas opuściłaś. Ja, papież Innocenty IV, przenoszę twoje ciało do klasztoru, do którego chciałaś wstąpić. Wierzymy, że jesteś w niebie, w gronie świętych. Prosimy cię, opiekuj się twoim miastem i tymi, którzy modlą się do ciebie.